Żelazne zasady, plan, strategia i doświadczenie, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej kwestii, w jaki sposób rozegrałem moją pozycję na MM Finance. To będzie taki przykład, jak działam na rynku i również porozmawiamy sobie o obecnej sytuacji i o kwestiach kluczowych w mojej prywatnej opinii dla budowania każdego portfela. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z serii Moje Kryptomyśli. Jest to w mojej prywatnej opinii najważniejsza seria, więc dotrwaj do końca tego filmu i jeżeli uznasz, że oczywiście jest wartość, daj łapkę w górę, daj komentarz, warto dać subika i dzwoneczek, dlatego że kryptomyśli to jest absolutnie to co jest w mojej głowie to jest moje doświadczenie i to jest również to dlaczego robię pewne rzeczy tak a nie inaczej oczywiście omówimy sobie to na przykładzie MM Finance po to żeby pokazać w jaki sposób ja buduję swój portfel i jakimi zasadami się kieruję jeżeli będzie wartość tak jak mówię nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę no i warto 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 zobaczyć ten materiał do końca nawet jeżeli uznacie że cały materiał nie był wartościowy to być może wyciągniecie coś dla siebie Siebie. Oczywiście mamy teraz trudny czas, rynek spada, rynek jest w dole, bitcoin spada, przez to spadają altcoiny, mamy słuchajcie na indeksie Fear and Greed ekstremalny strach, a więc ludzie się boją no i teraz tak naprawdę każdy zastanawia się co robić. Natomiast ja chcę Wam pokazać jakie jest moje podejście i że zawsze staram się trzymać swoich zasad i to właśnie mogę dzisiaj powiedzieć z pełną, z pełną, bardzo mocną odpowiedzialnością, że to właśnie to, że mam te zasady, które wyrobiłem sobie w poprzednich latach, w poprzednich cyklach, bo ja jestem na rynku, tak jak wiecie, już ponad 5 lat powodują to, że udaje mi się na tym rynku przede wszystkim zabezpieczać swoje zyski i zabezpieczać swój kapitał. A to jest dla mnie na tym rynku absolutnie, absolutnie fundament. Jeżeli chodzi o MM Finance, to była dla mnie kluczowa pozycja. To była pozycja, która dała w tym roku najlepsze rezultaty. Natomiast to była pozycja, z którą chciałem pozostać na dłużej. To znaczy, była to pozycja, która w mojej prywatnej opinii miała być dla mnie takim game changerem. Game changer, pozycja, która miała zostać ze na dłużej, chciałem cały czas brać udział w launchpadach, chciałem cały czas zarabiać pasywnie w ekosystemie Chromos, chciałem cały czas zarabiać na farmach. Natomiast oczywiście, tak jak wiecie, wszystko poszło bardzo szybko i w pewnym momencie sam token MMF zaczął niesamowicie, słuchajcie, rosnąć. Poszliśmy praktycznie od tego poziomu, gdzie robiliśmy zakupy, czyli te 0,29, na 1,8 dolara. No i oczywiście w mojej prywatnej opinii był to, był to bardzo szybki wzrost i to był Wzrost nieadekwatny do tego, co dzieje się w tym ekosystemie. Oczywiście mieliśmy lunchpady, każdy lunchpad robiłem, większość lunchpadów rzeczywiście dała zarobić, wszystko się kaszowało, wymieniało się na tego MMF-a po to, żeby mieć go coraz więcej. Natomiast wzrost kursu, bardzo duże maliczenia z farm spowodowały to, że te wyniki były naprawdę niesamowite. No i tak jak wiecie, widzieliście to na Twitterze, widzieliście to w pobudkach, widzieliście to na telegramie. Ja systematycznie sprzedawałem swoje nagrody. I systematycznie sprzedawałem swojego MMF-a. Jeżeli chodzi o moje poziomy wyjścia, i teraz bardzo ważne to jest to, że poziomy wyjścia każdy ma swoje i one zależą od tego, jaki masz kapitał i jak ważna jest dana pozycja w Twoim portfelu. Jeżeli chcesz mieć gdzieś tam pozycję, którą trzymasz latami, jest to ten pierwszy koszyk, no to być może skupiasz się na tym, żeby cały czas to mnożyć. Natomiast zaraz Wam opowiem, dlaczego u mnie wyszło tak, a nie inaczej, bo rzeczywiście dla mnie MM Finance również miało być pozycją, którą będę mnożył. Mówił bardzo długo. Natomiast było tak, że ten kurs mocno rósł i, tak jak już wspominałem, ja kieszowałem to poziomami. Jeżeli chodzi o moje kieszowanie, pierwszy poziom, kiedy sprzedawałem MMF-a, to było tam około 0,86. Wtedy poszła taka pierwsza większa sprzedaż i to rozegrało się standardowo, a więc tak naprawdę sprzedałem swój urobek, czyli nie ruszałem jeszcze tych MMF-ów, których kupiłem, nie ruszałem farm, po prostu sprzedałem to, co pasywnie w ciągu tego czasu zarobiłem, wszystkie te mmf -y. No i oczywiście, kolejny poziom to było 1,45, 1,40, 1,60. I ostatni poziom 1,76 z tych większych poziomów. I po sprzedaży tego, oczywiście, miałem już wyjęty cały wkład i miałem zabezpieczony kapitał. A więc, pierwsza rzecz z każdego projektu, zawsze staram się odzyskać swój wkład znowu przerzucić go w miejsce, żeby moje stablecoiny pasywnie pracowały i zarządzać tylko zyskiem. W momencie spadków ewentualnie dokupować, jeżeli coś tam, coś tam rośnie, no to zarabiać gdzieś tam na stablecoinach. Natomiast słuchajcie, tutaj doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie z rynku zaczęły płynąć bardzo złe informacje. Krótko mówiąc, było widać, że ten rynek spada, rynek był niepewny. No i teraz, w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy ja dostaję jawny sygnał od rynku, że tak naprawdę nie wiem, co zrobić, bo ja nie jestem wróżką, a mam w górę, to, że rynek lubi zaskakiwać. Mam w głowie to, że każdy zabezpieczony zysk to jest podwójna moc podczas spadków. Podjąłem decyzję przy cenie 0,94 na MMF-ie. Tak, także tak jak widzicie, większość pozycji sprzedałem tak naprawdę za 0,86 i za 094, a nie po 18, nie po 16, nie po 1.4, a więc Kolejna rzecz, nigdy nie łapię szczytów gdzieś tam i dołków, tylko staram się to uśrednić. I podjąłem decyzję przy 0,94, że wychodzę całkowicie z MMF-a, sprzedałem całego MMF-a, zlikwidowałem farmę, wszystko wykashowałem do stablecoinów. Moja decyzja wynikała z mojego doświadczenia. Uznałem, że po pierwsze, jeżeli jest trudny czas na rynku i nie wiem, co będzie dalej. I dodatkowo wiem o tym, że w momencie spadku na Bitcoinie spada większość altcoinów, a nowe, młode ekosystemy, ekosystemy obarczone większym ryzykiem, ekosystemy, które jeszcze się nie rozbudowały, gdzie nie ma wielu waliadorów, gdzie sieci mogą mieć różnego rodzaju problemy, zawsze tutaj cierpią najbardziej. I to wam napisałem, i to była moja decyzja, i w 100% wyszedłem z MMF-a. I teraz dlaczego? Dlatego, że dla mnie fundamentem absolutnie jest to, że ja oceniam dwie rzeczy: ryzyko. Kontra nagroda. W momencie, kiedy wchodziliśmy w MMF-a, moim zdaniem ryzyko było, ale była bardzo duża nagroda czyli, po pierwsze, widzieliśmy, że zaczynają budować się projekty na Kronosie i będziemy zarabiać na lunchpadach. Po drugie, bardzo duże oprocentowanie na farmach, które rosło razem z tokenem, i to było coś niesamowitego i tylko dlatego zrobiliśmy tutaj taki, a nie inny wynik. Natomiast w momencie kiedy rynek zaczął być niepewny kiedy ja zobaczyłem, że tak naprawdę nie potrafię przewidzieć, bo nie jestem Ostradamusem co wydarzy się dalej uznałem, że wykeszuję wszystkie pozycje które są na jakimś dużym plusie i oczywiście MMF był tutaj tą pozycją najważniejszą, a więc zobaczcie, że tak naprawdę w trakcie tego co działo się na rynku nastąpiła ta zmiana krótko mówiąc ryzyko było dużo większe niż nagroda, dlatego że w trudnych czasach lunchpady nie robią dobrych wyników, dlatego że w trudnych czasach tokeny DEXów, lunchpadów bardzo mocno spadają. Natomiast, oczywiście, też liczyłem się z tym, że nagrody spadną, a więc te ryzyko. Było dużo, dużo większe niż nagroda. I jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że mam duże zyski, a ponoszę bardzo duże ryzyko, to po prostu wykashowuj pozycję. Nie zostawiłem nawet 10%, zazwyczaj zostawiam, ale tutaj uznałem, że jest tak niepewny czas, że te 10% odkupię. I tak jak wiecie, odkupiłem ten pierwszy poziom po 0,48, a więc ten poziom jest teraz na minusie i obecnie nie robię nic. Natomiast chcę wam tutaj pokazać, że po pierwsze, każdy ma inny portfel, nigdy MMF w w moim portfelu nie będzie tym samym mmf który jest w Twoim portfelu. A więc to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, zawsze staram się oceniać ryzyko kontra nagroda. Jeżeli dochodzi do niepewnych czasów, jest duże ryzyko, a nagroda jest mniejsza, wykaszowuję, zabieram wkład i zabezpieczam całe zyski. I to jest dla mnie absolutnie, absolutnie fundament. Kolejna kwestia, jeżeli teraz słuchajcie, popatrzymy sobie na cenę MMF-a, to zobaczcie, że cena jest 0,26, a więc tak naprawdę, po pierwsza ta cena jest poniżej tego, gdzie ja robiłem największe zakupy, a więc 0,29 i 0,3, i ta cena jest poniżej wszystkich poziomów, z których wychodziłem. I teraz bardzo ważne to jest to, żeby w tym momencie pokazać Wam, jak ważne są że żelazne zasady i to, że ja szuje poziomami. W momencie, kiedy podjąłem decyzję, że mam duże zyski i wykieszowałem pierwszy poziom na poziomie tam 0,86, no to w momencie, kiedy szliśmy na ATH i cena była 1,8 dolara a więc słuchajcie te ATH które mieliśmy, no to te moje wyjście wyglądało bardzo słabo, dlatego że sprzedawałem po 0,86 a można było sprzedać po 1,8 dolara, później kolejne poziomy te 1,4, 1,6, 1,7 były już dużo lepsze natomiast ta moja ostatnia sprzedaż ta największa sprzedaż 0,94 czy 0,97 również była grubo poniżej ATH a więc przede wszystkim chcę Wam tutaj pokazać że mimo wszystko, że keszowałem to na poziom które nie były ATH, które nie były w większości, w tych dwóch największych pozycjach zbliżone do ATH, to jeżeli popatrzymy na to, co teraz stało się z MM Finance, to i tak te poziomy dały mi zwycięstwo. I tutaj chciałem Wam pokazać, że nigdy nie przewidzisz tak naprawdę do końca, co stanie się na, na rynku. Oczywiście długoterminowo możemy obserwować pewne rzeczy i pewne pozycje trzymać dłużej. Natomiast, tak jak mówię, przy cashowaniu, oczywiście kiedy wszystko rosło, można mieć ból. Ja już tego bólu nie mam. W momencie, kiedy nawet y, MMF był na ATH, to ja się nie martwiłem dlatego, że moje stablecoiny zabrane z tej pozycji pracowały już gdzie indziej. I teraz zobaczcie dzięki temu, że był plan, dzięki temu, że było kaszowanie poziomami każdy mój poziom wyjścia, każdy mój poziom wyjścia który bardzo źle wyglądał przy ATH jest teraz dużo, dużo powyżej i gdybym teraz odkupował to bym miał dużo, dużo więcej MMF-a. Natomiast Jedna rzecz to jest oczywiście analiza techniczna, analiza on-chain, gdzieś tam szukanie informacji. I pamiętam, że kiedy pojawił się na tym rynku strach, dużo osób pisało do mnie, Maciek. Wiemy, że jest strach, wiemy, że gdzieś tam rynek nie jest w dobrym kierunku, ale zobacz, jakie informacje wielkie przed MMF-em. Dołączenie do crypto.com, czyli wylistowanie MMF-a. Potem mieliśmy stworzenie własnego stablecoina. Ja uznałem, że nawet tego typu informacje. Nawet tego typu dobre informacje w projekcie, w momencie kiedy spadnie bitcoin, kiedy będzie strach, nie pomogą projektowi utrzymać ceny. I po raz kolejny miałem rację, i po raz kolejny te moje zasady pomogły mi w tej pozycji, tylko w tej pozycji, absolutnie wygrać z rynkiem. Jeżeli oczywiście popatrzymy na całościowy wykres MMF-a, tak to ogólnie, słuchajcie, wygląda. A więc, było tak naprawdę wiele momentów, kiedy można było sprzedać tą pozycję. Natomiast słuchajcie, oczywiście ludzie do tego ekosystemu dołączali w różnym momencie, tak? W momencie, kiedy my robiliśmy film, to cena była bardzo nisko 0,2903, natomiast wiele osób zobaczyło ten film później. I tutaj chciałem wam dać Wam jeszcze jedną bardzo mocną radę. Patrzcie zawsze na jeżeli oglądacie y, jakieś osoby na YouTubie, czy szukacie informacji, patrzcie zawsze na datę publikacji. I teraz pamiętaj, Twoje zyski, twoje straty, Twoje decyzje. Jeżeli ktoś obejrzał film czy widział, że projekt się mocno rozwija na tym poziomie, nie wiem, 1,6, 1,7 dolara, to trzeba się zastanowić, jaka cena była tutaj i trzeba się zastanowić Stanowić, będę o tym mówił w kółko aż do efektu, jakie było ryzyko do Magrody. Oczywiście wiele osób mówiło, że będziemy szli cały czas w górę, porównywało MMF-a na przykład z Pancake'iem, natomiast to jest zawsze wasza decyzja. I teraz ja rozumiem, że oglądacie filmy w różnych miejscach. Natomiast jeżeli chcesz na tym rynku mieć dobre wyniki, trzeba być w projektach od początku, trzeba oglądać od początku i im wcześniej podejmiesz decyzję. Oczywiście jest również ryzyko, no ale większe ryzyko jest, moim zdaniem, wtedy, kiedy jest już hype, kiedy dużo ludzi napływa do ekosystemu, kiedy niesamowita duża ilość portfeli się robi, kiedy zmniejsza się, zwiększa się oczywiście market, cap. to wszystko powoduje to, że te ryzyko cały czas staje się większe. A jeżeli dodamy do tego, Oczywiście, gdzieś tam złe sytuacje z rynku, no to mamy duże prawdopodobieństwo spadku ceny. Natomiast, oczywiście, ekosystem jest cały czas mocny. No i oczywiście, tak jak mówię, w momencie, kiedy wszystko rosło, można zawsze myśleć, sprzedałem za 0,6, doszło do 1,8 i mieć jakiś tam ból 4 liter. Natomiast docelowo dobra strategia, dobry plan spowoduje, że masz dużo większą szansę wygrać z rynkiem. Oczywiście, tak jak mówię, pod każdą pozycję jest inny plan, dlatego musisz wiedzieć, że inaczej ja traktuję MMF-a. No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o odkupowanie, Pozycji. Bardzo ważne to jest to, że dzisiaj każdy z nas ma inny portfel. To jest kolejna rzecz, o której mówię Wam bardzo często. I teraz jaka jest moja strategia obecnie? Obecnie mój portfel podzielony jest na dwa. Po pierwsze, mam altcoiny, które są na dużym minusie, bo mam Bitcoina, mam Ethereum, mam Solamę, mam Polkadot. Te wszystkie pozycje są na minusie. Mam altcoiny małe, które również są na minusie i mam dużą ilość stablecoinów, gdzie realizowałem zyski m.in. z MMFA. Tych pozycji nie dotykam. Te stablecoiny u mnie w tym momencie pracują w różnych protokołach. Część na IlDAPie, część na Cryptocom, część na Celsiusie, część na DEXach, a więc zarabiam tu pasywnie. Część na Cryptocom, gdzie mam 4% na stablecoinach, na samym soft stakingu. I mam również naliczenia tygodniowe z moich pasywek. I teraz co tydzień, w każdy poniedziałek podejmuję decyzję, co z tym zrobić i znowu zaczynam kupować poziomami i teraz mamy sytuację, że wiele osób mówi, że to jest zły czas na zakupy dlatego, że wszystko spada i spadniemy jeszcze niżej, a wiele osób robi zakupy jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze kupuję poziomami i teraz w każdy poniedziałek zliczam pasywkę z Celsiusa, z Inapa, z Crypto.com ze Stepena, gdzie mam około 140 dolarów dziennie i z kilku innych miejsc z Waves'a i podejmuję decyzję i specjalnie właśnie pod to zrobiłem, słuchajcie, portfolio, który Możecie sobie śledzić. Wiem, że wiele osób też mnie o to prosiło, a więc y, będę tutaj dodawał pozycje, które kupuję. No i teraz, tutaj macie moją tygodniówkę z poniedziałku. Dokupiłem Ethera, dokupiłem Bitcoina. Tu poleciała większa kwota, dlatego że, y, słuchajcie, wpadła dodatkowa kasa z lunchpadów i z Launchpuli. No i oczywiście wszystko poleciało w Bitcoina i w Ethereum. Nie sprzedałem jedynie krok, które kumuluje. No i obecnie te zakupy z tygodnia są około, słuchajcie, 3,85% na minusie. Natomiast bardzo ważne to jest to, żebyś ty dzisiaj nauczył się jednego. Jednej bardzo prostej rzeczy. Nie możesz porównywać swojego portfela do mojego, dlatego że każdy ma określony portfel i określone ryzyko. I podam to na przykładzie. W momencie, kiedy teraz, kiedy ja mam pasywki, kiedy zarabiam te tygodniówki i nie muszę wprowadzać swojego kapitału, który czeka być może na większe spadki, czeka na prawdziwe załamanie rynku, bo takiego moim zdaniem jeszcze absolutnie nie ma i czeka aż Bitcoin gdzieś tam bardzo mocno zamarkuje i być może, kto wie, być może dotknie poziomów ATH z roku 2017. Natomiast przez to, że mam tygodniówki, czyli przez to, że zrealizowałem zyski i mój kapitał pracuje i zarabia mi tygodniowo, ja mogę ponosić teraz ryzyko i kupować różnego rodzaju Projekty, nawet w czasie, który jest trudny, dlatego, że to jest czysty zysk, to jest pasywka i mogę sobie to zainwestować. Dlatego musisz mieć indywidualne podejście do swojego portfela. To, że Tomczyk zaraz dokupi na przykład za na spadku bardzo dużym, to, że Tomczyk dokupi na przykład inną pozycję na spadku, to nie znaczy, że ty masz wchodzić w swoim głównym kapitałem. Musisz mieć swoje koszyki i swój portfel. Obecnie uważam, że najlepsza strategia to jest strategia uśredniania, dlatego dokupuję Bitcoina i Ethereum. Jestem przygotowany zawsze na dwa scenariusze. Na scenariusz, kiedy pójdziemy bardzo mocno do góry, kiedy Bitcoin i Ether wróci. Wtedy będę mógł nawet sprzedać tylko ten dodatkowy koszyk, czyli to, co dokupiłem, ale jestem również przygotowany na duże spadki po to, żeby ruszyć moje stablecoiny, które były w beście, A więc musisz mieć indywidualne podejście i nie możesz kopiować ruchów. To jest bardzo ważna rzecz, którą chciałem wam również dzisiaj, w tym moim zdaniem, mega wartościowym materiale, płynącym nie tylko z głowy, ale również z serca przekazać. Z tego materiału również wynika, jak bardzo ważne jest zabezpieczanie zysków i pasywka. Zobaczcie, że w czasach spadków to właśnie ludzie, którzy mają stablecoiny czy mają inne źródła pasywnego dochodu, mogą rozdawać karty. Po pierwsze, nie musisz swojego kapitału głównego gdzieś tam wrzucać w rynek, po drugie, zawsze masz jakąś tam opcję, tak? Możesz to, co zarobić, przerzucić na stablecoiny i zrobić sobie jeszcze większą pasywkę. Natomiast to wynika z tego, że ja jestem na rynku kilka lat. To wynika z tego, że popełniłem błędy w roku 17, 18, 19 i tak naprawdę od połowy 2019 dopiero, moim zdaniem, miałem taką wiedzę, żeby gdzieś tam dobrze budować ten portfel. Więc wiem, że wielu ludzi nie jest w takim miejscu, i jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe. I głównie też mówię do tych osób, aby właśnie popatrzyły na swój portfel indywidualnie. Na tym rynku wygrywa ten, kto działa systematycznie, konsekwentnie, cierpliwie i przetrwa kilka cyklów. Nudne. Wiem, że nudne, bo powtarzam to w kółko, ale to są zasady, dzięki którym ja robię wyniki i po to one gdzieś tam są. A więc tutaj chciałem zaznaczyć bardzo mocno, że mamy inne portfele, mamy inne poziomy, natomiast chciałem Wam zaznaczyć, że to właśnie mój indywidualny. Plan. To właśnie to, że mam żelazne zasady zabezpieczania wkładu, to właśnie to, że mam poziomy wyjścia z każdego projektu, to właśnie to, że obserwuję rynek, i to właśnie to, że każda pozycja u mnie w portfelu jest inna. I teraz wróćmy do tego MMF-a. Jest wiele osób, które wierzy w to, że to będzie numer jeden ja też również w to wierzę, natomiast ja nie jestem od, od tego rynku, żeby doradzać ja nie jestem na tym rynku po to, żeby żeby gdzieś tam mieć zawsze rację, ja jestem po to, żeby na tym rynku zarabiać i mieć wyniki i patrzę zawsze pod kątem swojego portfela, dlatego podjąłem taką, a nie inną decyzję, natomiast długoterminowo, jeżeli Kronos będzie się rozwijać, tu brakuje dużo rzeczy brakuje ciągle waliadorów, sieć jest słaba brakuje mocnych DeFi'owych projektów bo na razie głównie opieramy się na MFT i tak naprawdę niewiele się, niewiele się dzieje, brakuje protokołów, Brakuje DeFi, brakuje naprawdę, tak jak mówiłem, wielu rzeczy. I docelowo rzeczywiście, jeżeli MMF utrzyma ten poziom, że będzie graczem z numerem pierwszym, bardzo możliwe, że pójdziemy bardzo mocno do przodu. Natomiast dla mnie ta cena rosła za szybko, nagrody były za duże, i to wszystko spowodowało to, że ja podjąłem taką, a nie inną decyzję. Natomiast być może będzie tak, że osoby, które będą systematyczne, będą konsekwentne, konsekwentne i nawet rok czy dwa będą kopać tego MMFa. Będą miały dobry wynik, ale tego nie wiemy, a zawsze oceniamy właśnie nasz portfel do tego, co oferuje nam rynek w danym momencie. I teraz, jeszcze raz na koniec, musisz mieć swoją strategię. To jest moja, to jest moje realizowanie poziomami i po raz kolejny mój plan i moje zapiski, zwykłe zapiski z notesu, spowodowały to, że ja wygrałem ze swoją chciwością. Bo, bo powiem Wam na koniec bardzo ważną rzecz. W momencie, kiedy likwidowałem swojego MMF-a, Miałem 90 dolarów dniówki. Dla jednego dużo, dla drugiego mało, to jest nieważne. Dla mnie to jest dużo. Dla mnie 90 dolarów, gdzie mogę wrzucić to w Bitcoina czy w Etera, to jest dużo. Jakbym wrzucał przez dwa lata po 90 dolarów te dwie pozycje, to myślę, że zbudowałbym niesamowity portfel. W najlepszym momencie miałem 150 dolarów dniówki. Niesamowita dniówka. Natomiast to był trudny czas i teraz w momencie, kiedy ja sprzedałem te pozycje, to biłem się z myślami, ale te zasady pozwoliły mi wygrać. Powiedziałem sobie, że uznałem, że te 90 dolarów dziennie nie jest warte tego, co mogę stracić, bo miałem tam bardzo duży kapitał. I teraz wiele osób oczywiście mnie hejtowało. Pamiętajcie, że to, co na tym rynku jest najtrudniejsze, naprawdę, to jest mega trudne, jest realizacja zysku. I zawsze jak zrealizujesz zysk, to wiele osób Ci rzuci, ale dlaczego teraz, ale dlaczego, co będą spadki? Dlatego, że ludzie obserwują bardziej Twój portfel niż swój i chcą kopiować ruchy. I to jest absolutnie błąd. A były takie ludzie, dostałem od Was, słuchajcie, dziesiątki, dziesiątki informacji informacji z podziękowaniami Maciek to był najlepszy projekt w mojej dotychczasowej przygodzie z rynku kryptowalut. Wiele osób mi pisało Maciek, kupiłem auto, zrealizowałem takie, a nie inne cele, i to jest właśnie to, każdy wykorzystuje daną pozycję bo czego innego, a ja trzymam się prostej zasady. Jeżeli jakaś pozycja robi dla Ciebie taki wynik, jakiego nigdy nie miałeś wcześniej na rynku kryptowalut, moim zdaniem tylko i wyłącznie realizacja zysków, zabezpieczenie wkładu, a potem niech się dzieje co chce. I w momencie, gdyby rynek był w dobrym miejscu, to ja bym wyjął cały wkład, cały zysk, przerzuciłbym to gdzie indziej. A gdzieś ta moja płynność dalej by pracowała. Ale w momencie, kiedy ja nie wiem, co zrobić, kiedy czuję, że rynek nas zaskoczy i nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, pójdzie podejmuję decyzję o odejściu od stołu. I to jest bardzo trudne. I tego trzeba się nauczyć na swoich błędach. Tego nie nauczysz się od youtuberów, TikTokowców, influencerów, tych wszystkich osób, które gdzieś tam o tym mówią. Ja nie uważam się za youtubera, nie jestem influencerem. Uważam, że my budujemy coś dużo większego, kryptoekipa, największa w Polsce, krypto zorganizowana społeczność. Jestem tutaj dla. Dla Was i tak naprawdę mój kanał wynika z tego, że chcę się dzielić z Wami Waszym doświadczeniem i dawać Wam tak naprawdę instrukcje do tego, co ja robię. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że to było wartościowo. Mam nadzieję, że każdy z tego filmu wyciągnie dla siebie te informacje i być może każdy wyciągnie coś innego. Jeżeli ktokolwiek nauczy się realizować zyski poziomami, jeżeli ktokolwiek nauczy się walczyć ze swoją chciwością, jeżeli ktoś. Nauczy się działać na stablecoinach, jeżeli ktoś nauczy się zabezpieczać wkład i zaganiać go do pasywnego zarabiania na dużo mniejszej nagrodzie, to ja będę mega zadowolony. Jeżeli ktoś dzisiaj siedzi ze spuszczoną głową, bo miał niesamowite wyniki na MMF-ie, a ich nie zrealizował, no to to jest absolutnie lekcja dla Ciebie, którą po prostu musiałeś odrobić, bo ja te same lekcje odrabiałem w roku 18 czy 19, kiedy rozwaliło całe moje portfolio i zacząłem się zastanawiać, czy ten rynek jest dla mnie. Uważam, że to jest jeden z moich wartościowych filmów, tak jak zresztą cała seria, ale to oceniacie Wy. Ja jestem tutaj dla Was. Dzięki za uwagę. Zostaw łapkę, zostaw komentarz, udostępnij ten film na Twitterze, podaj go dalej, to jest mega ważne, ale tylko wtedy, jeżeli uważasz, że jest tu jakaś wartość. Puść to na sociale, niech to płynie, niech ludzie wiedzą, że jest kryptoekipa i niech ludzie wiedzą przede wszystkim o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli na tym rynku chcesz mieć wyniki, to musisz coraz więcej się uczyć. Musisz się edukować i musisz mieć swój plan na swój portfel. Przed nami być może trudne czasy, ale to nic nie zmienia. Ja jestem na rynku 5 lat i będę z Wami dalej i dalej będę dzielił się moimi przemyśleniami. Dzięki za uwagę. Kłaniam się nisko. Hej, ekipa.